Zapraszam na kurs maturalny www.piotrciupak.pl. Dla każdego kąta ostrego alfa wyrażenie sinus kwadrat alfa plus sinus kwadrat alfa razy kosinus kwadrat alfa plus kosinus do czwartej alfa jest równe. W tym zadaniu musimy zrobić taką jedną rzecz, czyli wyłączyć sobie przednawias tych dwóch wyrażeń z tej części, wyłączymy sobie kosinus kwadrat przednawias. Co otrzymamy wtedy? Czyli może przepiszę na dole. Mamy sinus kwadrat alfa plus sinus kwadrat alfa razy kosinus kwadrat alfa plus kosinus do czwartej alfa równa się. Co robię pod spodem? Tak, zostawiam tego sinusa, zostawiam, czyli mamy sinus kwadrat alfa nadal, dodać i z tych dwóch wyrażeń wyłączam sobie kosinus kwadrat alfa przed nawias. Co zostanie mi w nawiasie? Tutaj z tego zostanie mi sinus kwadrat alfa, dodać jak z kosinus do czwartej alfa wyłączę kosinus kwadrat alfa, zostaje mi kosinus kwadrat alfa, no i równa się. Zobaczmy, co tutaj mam w tym nawiasie, jak to się nazywa. To jest jedynka trygonometryczna, czyli z tego wychodzi 1, czyli zobaczmy, że już tutaj będę miał dalej sinus kwadrat przepisuję, alfa, dodać kosinus kwadrat alfa razy 1, czyli dodać kosinus, kosinus miał być, kosinus kwadrat alfa. No sinus kwadrat alfa plus kosinus kwadrat alfa to jest 1, czyli to całe wyrażenie to jest jedynka i to jest odpowiedź, czyli odpowiedź C.